Zapraszam na przegląd prasy, a zaczynamy od Gazety Polskiej, od tygodnika i tutaj na jedynce temat okładkowy. Wszystkie tajemnice Sikorskiego. Radosław Sikorski popisał się kilka tygodni temu, tak naprawdę to niedawno, swoim tweetem na Twitterze. Amerykanie oczywiście zauważyli tego tweeta, zauważył go również Władimir Putin. Władysław Sikorski, no, rzeczywiście miał dosyć trudną sytuację, bo nie było wiadomo, jak przeprosić. Tweety zostały usunięte, ale ogromny niesmak pozostał. Rzeczywiście tweet miał konsekwencje polityczne, został skomentowany przez Stany Zjednoczone. I właśnie dzisiaj Gazeta Polska zajmuje się Radosławem Sikorskim. Więc zobaczmy, co na ten temat pisze Grzegorz Wierzchołowski, bo to właśnie pan redaktor jest autorem tego artykułu. Wszystkie tajemnice życiorysu Sikorskiego. Pytania wciąż bez odpowiedzi. Choć Radosław Sikorski jest obecny w polityce od 1992 roku, czyli od 30 lat, to w jego życiorysie jest wciąż o wiele więcej niewiadomych niż w biografiach innych prominentnych polityków III RP. Tajemniczy wyjazd do Wielkiej Brytanii w wieku 18 lat, niewyjaśniona do dziś znajomość z agentem Tomaszem Turowskim, antykomunizm, który okazał się efektowną wydmuszką, dwuznaczny stosunek do Rosji i USA oraz budzące do dziś kontrowersje źródła gigantycznych zarobków. To wszystko każe zadać pytanie o rolę, jaką Sikorski faktycznie odgrywał i odgrywa w polskim życiu politycznym, pisze Grzegorz Wierzchołowski. Więc pójdźmy dalej. Sikorski na początku lat 80. wyjechał do Wielkiej Brytanii i to jako licealista, biorący udział w szkolnej konspiracji antykomunistycznej, w dodatku z rodzicami działającymi w Solidarności, zaznacza pan redaktor. U USA Rosja i zarobki, tutaj taki ciekawy podtytuł, inne zagadki. Przede wszystkim poglądy Sikorskiego, kreującego się z początku na antykomunistę, przeciwnika Rosji i zwolennika proatlantyckiego kursu RP. Z postawy tej zostały zgliszcza. Sikorski proponował Rosji miejsce w NATO z orientacji amerykańskiej. Szydził, mówił o robieniu laski Amerykanom i sabotując powstanie tarczy antyrakietowej w Polsce, atakował raport z weryfikacji WSI, a przede wszystkim otaczał się ludźmi z korzeniami w reżimie PRR. Tak pisze pan redaktor. Szczegóły oczywiście znajdziecie państwo w tygodniku Gazety Polskiej. Już teraz serdecznie państwu polecamy. Jest środa, a w każdą środę właśnie wydawany jest nowy tygodnik. Ale wróćmy jeszcze do tego tygodnika sprzed tygodnia. Gazeta Polska, oczywiście tam bardzo głośny wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, który mówi o tym, że Polska cały czas chce, jest zainteresowana przystąpieniem do programu Nuclear Sharing. I od Chin przez Europę aż do Ameryki Północnej światowe media rozpisują się szeroko o tym, co powiedział Andrzej Duda Gazecie Polskiej na temat nuklearnych ambicji Polski. Słowa prezydenta o chęci przystąpienia naszego kraju do programu Nuclear Sharing wywołały medialne zainteresowanie na całym globie. Cytują również dziennikarze Gazety Polskiej media zagraniczne, na przykład The Guardian, więc mogą państwo również to też sprawdzić. Strategiczny, najtańszy i najbardziej elitarny. Wejście Polski do nuclear sharing, natowskiego programu dzielenia się z bronią atomową, wiązałoby się z koniecznością wielu zmian w prawie. Zmiany w tym zakresie można przeprowadzić bardzo szybko, zaledwie w kilka tygodni, zapewnia w rozmowie z Gazetą Polską wysoki rangą urzędnik państwowy. Przeczytacie państwo oczywiście w dzisiejszym dzienniku, ale tutaj warunek: zgodę na przyjęcie do nuclear sharing musiałaby wyrazić Rada Ministrów, a odbywałoby się na podstawie przepisów pozwalających na obecność na terenie Polski wojsk obcych z uwzględnieniem posiadania przez nie broni atomowej. A tutaj oczywiście autorzy artykułu, Piotr Nisztor jest autorem, pisze o tym, jakie warunki musiałyby być spełnione, by to się rzeczywiście wydarzyło. Szanowni państwo, to jeszcze jedna rzecz, o której chciałam państwu opowiedzieć.
Postesbecka TVN żyje wyłącznie nienawiścią. Ostatnio bardzo głośna afera dotycząca mobbingu w telewizji TVN. Anna Wędzikowska opublikowała bardzo szeroki post na Instagramie i po tym właśnie poście tak naprawdę, tak jak pisze, też setki wiadomości dostała w związku z mobbingiem w telewizji TVN. Telewizja TVN odniosła się, że wszczęła też postępowanie w tej sprawie, ale jaki bieg tej sprawy będzie, my się dowiemy na pewno w następnych tygodniach. A tymczasem Jacek Liziniewicz pisze: spójrzmy na gwiazdy medialne tamtej strony, wiele z nich pospadało w niesławie, wycofało się z zawodu lub wyjechało z kraju. Niestety to skutek funkcjonowania tego systemu, bo jest on oparty faktycznie na różnych obliczach zła. Jak inaczej można ocenić taką stację postesbecką jak TVN, która żyje wyłącznie nienawiścią? Zadaje pytanie Jacek Liziniewicz i na to pytanie również w Gazecie Polskiej odpowie. A my idźmy teraz dalej. Jeśli chodzi o dzienniki, to tutaj patrzę na zegar, czasu coraz mniej, więc dosyć szybko to zrobimy. Uznać Rosję za państwo terrorystyczne. Rosja kolejny już dzień prowadzi masowy ostrzał rakietowy ukraińskich miast, niszcząc i uszkadzając infrastrukturę energetyczną. Rosja to państwo terrorystyczne. Jest to już oczywiste dla każdego normalnego człowieka na Ukrainie, w Europie i na świecie. Jestem pewien, że wkrótce zostanie to prawnie zapisane na poziomie globalnym. Rosja jest krajem terrorystów, mówi korespondent portalu niezależna.pl na Ukrainie Wołodymyr Bucha. Strona ósma. Bardzo ciekawy wątek białoruski. Białoruski dyktator chwali Tuska. Silny polityk, mówi o liderze Platformy Obywatelskiej Aleksander Łukaszenka w grudniu 2021 roku, podkreślając, że opozycja nabierze sił wraz z przyjściem Tuska. To pokazuje, że polityka prorosyjska Donalda Tuska sprawiła, iż zyskał sympatię również w Mińsku, powiedział nam Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Co jeszcze? Włamywacz wtargnął na prywatną pozycję, a gdy chciał wejść do cudzego domu, doszło do szamotaniny z gospodarzami. Pijany i agresywny mężczyzna został zraniony nożem, cios był śmiertelny. Ta rodzina się broniła i miała do tego pełne prawo, stwierdził kategorycznie prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który mówił również o tym, że objął swoim nadzorem to postępowanie. To w Gazecie Polskiej Codziennie. Przypominam, państwo mogą też oczywiście prenumerować Gazetę Polską internetowo, więc również serdecznie polecamy. Rzeczpospolita. Bezprecedensowy kryzys Rady Polityki Pieniężnej. Tego jeszcze nie było. Szef NBP i kilku członków RPP grozi prokuratorem innym członkom Rady, a inflacja rośnie, pisze Rzeczpospolita. Również zmiany w KGHM-ie. Prezes globalnego koncernu odwołany w trybie pilnym w wyniku walk w obozie władzy. Inwestorzy już nawet nie reagują na takie standardy w spółkach Skarbu Państwa. Dzisiaj czytamy w Rzeczpospolitej. Tańszy prąd dla firm. Mikro, małe i średnie firmy nie będą, będą płacić za energię nie więcej niż 785 zł za megawattogodzinę. Zamrożona stawka ma obowiązywać od 1 grudnia. Ale ta zamrożona stawka, warto pamiętać, również dotyczy gospodarstw domowych. Wczoraj właśnie odbyła się na ten temat konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Gazeta Wyborcza. Resort hojny mimo szlabanu. Ministerstwo Finansów wypłaciło swoim urzędnikom sowite nagrody. Czy uznało, że zapowiedź prezesa PiS o wstrzymaniu takich bonusów w państwowych spółkach go nie dotyczy? Zadaje takie pytanie Gazeta Wyborcza. Przede wszystkim powściągliwość. Jak widać, zapowiedzi o nieprzyznawaniu nagród są tylko na potrzeby wyborcze. Tak ocenia redaktor Kostrzewski z Gazety Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza frankowy alert. Niekorzystny wyrok w postępowaniu przed luksemburskim trybunałem zmusi banki do gigantycznych odpisów. Niektóre mogą upaść. Wyrok może kosztować sektor bankowy nawet 100 miliardów złotych, wylicza dziennik Gazeta Prawna. Negocjatorzy czy sojusznicy? Prezydenta Rosji Władimira Putina w Sankt Petersburgu odwiedził wczoraj przywódca Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To pierwszy przywódca Zatoki Perskiej, który zdecydował się na wizytę w Rosji od początku inwazji na Ukrainę. Podobnie jak inne państwa Azji, Bliskiego Wschodu, chcą angażować się w mediację pomiędzy Moskwą a Kijowem
Popieramy pokojowe rozwiązanie kryzysu, wzywając do dyplomacji, dialogu i poszanowania zasad prawa międzynarodowego, ogłosiło przed spotkaniem polityków tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Limity na prąd i danina Sasina, tak oceniają te nowe wprowadzone zmiany Dziennik Gazeta Prawna. Limity cen energii, tak zwana danina Sasina w mocno skorygowanej wersji oraz rekompensaty dla dostawców. To nowe pomysły rządu na obniżenie rachunków. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych. Jeszcze więcej artykułów. Oczywiście, gdzie się podziała niemiecka Solidarność? Komisja Europejska opracowuje nowe zasady pomocy publicznej i regulacje dotyczące interwencji państw na rynku. Są one kluczowe dla ewentualnej akceptacji budzącego niepokój wielu stolic Unii Europejskiej niemieckiego planu wsparcia przedsiębiorstw opiewającego na 200 miliardów euro. Krytycy przekonują, że tak ogromna skala pomocy spowoduje, że Niemcy zbudują przewagi konkurencyjne i zaszkodzą solidarności europejskiej. Możemy również przeczytać w dzisiejszym dzienniku Dziennik Gazeta Prawna. A jeszcze ważna informacja na koniec naszego przeglądu prasowego. Dzisiaj po godzinie 10 czasu nowojorskiego głos w debacie Rady Bezpieczeństwa na temat konsekwencji zmian klimatu dla bezpieczeństwa zabierze oczywiście polska strona. Równolegle od rana, od właśnie teraz będzie toczyć się w zgromadzeniu ogólnym Rady ONZ dalsza część debaty nad rezolucją o aneksjach rosyjskich, więc po jej głosowaniu, po jej zakończeniu będzie również głosowanie. Takie informacje na bieżąco na antenie telewizji Republika. Już za chwilę pierwsza rozmowa z Państwa i moim gościem, a będzie nim Bogdan Rzońca, ale teraz sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają rynki. Notowania indeksów giełdy papierów wartościowych z 11 października 2022 roku. Wszystkie notowania poszły w górę. WIG o 0,28, WIG 20 o 0,17 punkta procentowego i indeks New Connect tutaj prawie o 1 punkt procentowy. Spójrzmy teraz na średnie kursy walut. Euro kupimy za 4,87 zł, cena do góry. Dolar amerykański, funt sterling, a także frank szwajcarski. Tutaj cena do dołu. Za dolara 5,01 zł, za funta 5,54 zł, za franka szwajcarskiego 5,01 zł. Hrywna 12 groszy za jedną hrywnę, tutaj bez zmiany cena. Notowania surowców. Za baryłkę ropy zapłacimy 93,87 dolara. Cena do dołu również złoto, srebro, platynę, a także aluminium. Za uncję złota zapłacimy 1672,95 dolara. Za srebro, za jedną uncję 19,14 dolarów. Za miedź zapłacimy najdrożej i tutaj cena do góry za tonę miedzi zapłacimy 7588 dolarów. Aluminium za tonę 2250 dolarów. Dalsza plansza to notowania cen owoców i warzyw. Tutaj 7,50 zł za kilogram cytryny, za malinę 28 zł, więc drogo, za pietruszkę 3 zł, tutaj taniej, marchew złoty 10 za kilogram i szczypiorek złoty 20 za sztukę. Paliwo. Za benzynę 95 zapłacimy 6,60 zł, za 98 7,13 zł, za diesla od 7,66 zł do 7,88 zł za litr. I za gaz tutaj cena minimalnie do góry 3,07 zł za litr. Tak wyglądają nasze rynki, a już za chwilę o polityce z pierwszym gościem. Do zobaczenia.